Naszej przeprowadzce na to miejsce, na ulicę Elektronową, towarzyszyła historia Nehemiasza. Myślę, że wielu z nas, słuchając kazań, doświadczyło inspiracji. Myślę, że jako Kościół doznaliśmy takiej znaczącej inspiracji podczas tego trudnego, myślę, dla wielu osób i dla całego Kościoła przedsięwzięcia. Ale ja chciałbym jeszcze wrócić do tej wspaniałej księgi Nehemiasza i jeszcze jedną jakby lekcję dedykować sobie i nam wszystkim. Lekcję, która związana jest z dalszym życiem, bo jednorazowe wydarzenia są dużo łatwiejsze, natomiast dużo trudniejsze jest takie stałe, systematyczne życie. Krótko tylko przypomnę historię Nehemiasza, szczególnego człowieka. Myślę, że gdyby żył w dzisiejszych czasach, byłby wzorem, bohaterem dla wielu. Człowiek, który urodził się na wygnaniu, na dworze króla babilońskiego, poruszony historią, tym, co działo się w Jerozolimie, gdy przybyli do niego jego rodacy, przez wiele dni pościł, modlił się i Bóg dotknął jego serca. Zapragnął wrócić do rodzinnych ziem swoich przodków i odbudować mury Jerozolimy. Gdy wraca na miejsce, gdy wraca do Jerozolimy, napotyka dosyć silny sprzeciw ludzi, którym nie w smak jest wielkość Izraela, wielkość Jerozolimy, a wśród nich jest szczególny człowiek Tobiasz. Człowiek, który niejako był współbratem narodu izraelskiego, Ammonita, wszedł do rodziny izraelskiej, po prostu wrzenił się w rodzinę kapłańską. Czasami tak można gdzieś zdobyć różnego rodzaju względy. Kim byli Ammonici? Było to plemię, które mieszkało niedaleko Izraela, byli sąsiadami, w zasadzie wywodzili się z jednego pnia. Był bratankiem, Ammonici i Moabici. Wywodzili się z tego samego pnia, co Abraham. Wywodzili się od Lota. Lot był bratankiem Abrahama. Lot wraz z Abrahamem wyruszyli, tak, by szukać tej Bożej inspiracji. Abraham, poruszony Bożym głosem, szukał nowego miejsca i nowego sposobu życia. Lot jemu towarzyszył. Ale historia Lota potoczyła się nieco inaczej. Musiał uciekać z miasta Sodomy wraz ze swoimi córkami i żoną. Potem jeszcze dramatyczniejsze losy, o których mówi Biblia. W wyniku kazirodczych związków narodziły się dzieci. I Ammonici i Moabici pochodzili właśnie od córek Lota. Historia późniejsza nie była łaskawa, bo toczyli nieustannie walki, spory. Ale nie o tym dzisiaj mamy mówić. Nehemiasz po odbudowaniu murów Jerozolimy wraca na dwór króla babilońskiego, a w tym czasie w Jerozolimie zachodzą kolejne zmiany. I o tych zmianach chciałbym, żebyśmy przeczytali. Jest to zapisane w 13 księdze Nehemiasza. Czytamy od 4 rozdziału. Wcześniej zdarzyło się dosyć istotne wydarzenie w narodzie izraelskim, a mianowicie czytano księgi mojżeszowe wobec całego ludu i postanowiono odprawić wszystkich z Zgromadzenia Bożego Moabitów i Ammonitów. Czyli gdy ludzie czytali księgi, doszli do wniosku, że Boże prawo, Boże zasady są na tyle ważne, słuszne, istotne, żeby znowu powrócili do nich i w związku z tym większość, okazuje się, ludzi oddaliła od siebie właśnie krewnych swoich z narodu ammonickiego czy moabickiego. Ale dalej czytamy, że swojego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza,
Urządził dla niego przestronną komnatę, tam gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, mienie było w Jeruzalemie, gdyż w 32 roku Artakserksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót. A gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo. Więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty. I kazałem oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Historia szczególna. Kapłan, człowiek powołany do przestrzegania czystości, dbałości o prawo w narodzie izraelskim, zaczyna jakby spiskować przeciwko Nechemiaszowi. Urządza swojemu krewnemu, Tobiaszowi, przestronne komnaty na dziedzińcu świątyni. A jeszcze przecież nie tak dawno Tobiasz był wrogiem, był przeciwnikiem odbudowy murów jerozolimskich. Mało tego, nastawał na życie Nechemiasza. Czyli Eliaszib nad Boże prawo, nad zdrowe zasady i religijne, i państwowe przekłada swoje partykularne cele, powiązania rodzinne. Idzie, krótko mówiąc, na kompromisy, na niewierność z Bożymi zasadami. Gdy Nechemiasz powraca i gdy dowiaduje się o całej sprawie, bezkompromisowo rozprawia się z całą tą sytuacją. Po pierwsze, wyrzuca sprzęt. Po drugie, czytamy, że oburzony kazał oczyścić całą świątynię i po trzecie, sprowadza na nowo sprzęt Boży. I chciałbym to wydarzenie, które jest bardzo praktyczne, przenieść w sposób taki symboliczny, ale też by miało odzwierciedlenie w naszym codziennym, praktycznym życiu, do naszego codziennego, praktycznego życia. Psalmista w psalmie 51, werset 12 czyta, pisze takie słowa. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów. Myślę, że jest to chyba jedna z kluczowych zasad życia chrześcijańskiego. Że nie chodzi o jednorazowy akt, ale chodzi o dalsze całe życie, o to serce czyste, odnowione. I w tym wydaje mi się, że większość z was prawdopodobnie podobna jest w tym względzie do mnie, że chcielibyśmy, aby świat był dużo bardziej jakby stabilny, prosty, wyrazisty. Chcielibyśmy, żeby dużo częściej było takich wyrazistych zasad, czarno-białych, tak lub nie. Bardziej świat idealny, bez problemów, bez rozterek moralnych, bez dywagacji. A chcę powiedzieć, że często nie są to łatwe decyzje, łatwe wybory. Pamiętam wiele razy takie sytuacje, pracując jeszcze w latach 80. w wojsku, gdzie sytuacja po stanie wojennym nie była łatwa. Prowadziłem aptekę w wojsku. I oczywiście służby mundurowe były dużo bardziej, dużo lepiej zaopatrzone niż wszelkie inne apteki. Więc miałem do swojej dyspozycji antybiotyki, jakie chciałem, leki przeciwhistaminowe. Zyrtek wtedy wszedł, więc był takim modnym lekiem. I przychodziły do mnie kobiety, którym się prawnie nie należało to świadczenie. Ale w mojej aptece były leki. I w moim sercu zastanawiałem się, czy złamać prawo i wydać leki, którym się nie należały, osobom, którym się nie należało, czy patrzeć, jak dzieci na przykład chorują, cierpią i nie mają właściwego leczenia. Czasami trudne wybory. Tak? Prawdopodobnie związane to jest z całą moją osobowością. Ja szedłem na tego rodzaju kompromisy. Ale potem musiałem kłamać. Tak? Musiałem wydane leki rozpisać tak, żeby do mnie się nikt nie przyczepił.
Myślę, że lata minęły, więc mój wyznany grzech i tak by nie podlegał już karze. Ale takich dylematów moralnych jest wiele. Więc życie chrześcijańskie nigdy nie będzie idealistyczne, takie piękne, takie jakbyśmy chcieli, utopijne. Musimy sprowadzać je na ziemię. A życie ziemskie niestety jest pokomplikowane. Nie jest właśnie czarno-białe, jest kolorowe. Pełne jest różnego rodzaju napięć, rozterek, różnych dylematów i właśnie kompromisów. Po prostu jest skażone grzechem. Wiem, że szczególnie młodym ludziom wierzącym po nawróceniu wydaje się, że wszystko może właśnie być idealistyczne, że tego skażenia można uniknąć. Historia Kościoła pokazuje różnego rodzaju ruchy czy grupy religijne, które w ten sposób myślały, tworzyły różnego rodzaju miasta, komuny, różnego rodzaju gminy izolowane, ale okazywało się, że w tych izolowanych miejscach grzech zawsze ma jakby swoją siedzibę, że nie da się utworzyć utopijnego, idealistycznego państwa czy środowiska. Więc nie wierzę w żaden idealny superkościół. I chcę wam powiedzieć, że idealnie także nie będzie na Elektronowej. Ale chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj przyswoili tę ważną lekcję z życia Nechemiasza, z jego bezkompromisowej postawy, żeby ta lekcja czegoś nas nauczyła. Rozprawiania się z czymś, co nie jest zgodne z Bożymi zasadami, z Bożym duchem, z Bożymi wartościami, z Bożymi wartościami. Przekładając to na wymiar duchowy do naszego życia, chciałbym, żebyśmy podczas tej przemiany, tak, z Jagiellońskiej na Elektronową, zostali zachęceni do rozprawienia się z tym wszystkim w naszym życiu, co przeszkadza nam w podążaniu za Jezusem. Chciałbym, żebyśmy jak Nechemiasz mogli powyrzucać to wszystko ze swojego życia, co powoduje, że plączemy się, co powoduje, że nasze chrześcijańskie życie często zamiast pełne radości jest pełne smutku, rozczarowania, zgorzknienia. Chciałbym właśnie tej nechemiaszowej determinacji do rozprawienia się ze wszystkim, co nie pozwala nam naśladować Jezusa Chrystusa. Myślę, że ważna jest po pierwsze taka świadoma decyzja, że to nie jest kwestia jednorazowego rozprawienia się, ale bardziej czas trwający, czas nieustanny, nieustanne rozprawianie się. Często po akcie nowonarodzenia wiele osób doświadcza takiego stanu euforii i myślę, że jest czym się cieszyć. Nawrócenie, uwolnienie od grzechu jest wielką nadzieją, wielką radością dla każdego. Ale to nie znaczy, że wszelki grzech został pokonany. Żyjemy ciągle w skażonym świecie, na ziemi, gdzie pełno jest nieprawości. Dalej, idąc po nawróceniu, gdy doświadczamy napełnienia Duchem Świętym, zaczynamy jakby postrzegać, że wszystko powinno wyglądać w sposób taki spełniony, napełniony, idealistyczny. Wprost jakby fruwamy w tym swoim duchowym żywiole. Ale czas się kończy. I nie mówię, żeby gasić radość życia chrześcijańskiego i nowonarodzenia. Mówię po to, żeby jakby urealnić to, co Słowo Boże mówi, co apostoł Piotr nazywa sprawowaniem zbawienia z drżeniem. Czyli mówiąc, o co tak naprawdę chodzi w tym duchowym wymiarze, jakich elementów związanych ze starym życiem, wrogim Bogu, powinniśmy się pozbyć? Co to może być w twoim i moim życiu? Bardzo często wiele osób mówi, ale ja swoje życie oddałem Chrystusowi, czego jeszcze ode mnie chcesz? A nie mam ani nadziei, ani wolności, ani pokoju, ani radości. Okazuje się, że nowonarodzenie
To nie jest automatyczne stanie się człowiekiem, który jest super. Człowiekiem, który już we wszystkim naśladuje Pana Jezusa, we wszystkim jest dojrzały. Słowo Boże mówi, daje taką metaforę, stajemy się dziećmi, które powinny dorastać, dojrzewać. Apostoł Paweł mówi o wyzwaniu, powołaniu do dojrzałości. Czyli to jest proces rozłożony na całe nasze życie. Więc co to może być, tak, z tej komnaty tobiaszowej w naszym życiu? Bardzo często są to stare różnego rodzaju nawyki, schematy zachowań, nasze stare przyzwyczajenia, które wnosimy do nowego. Euforia mija, entuzjazm mija, a nasze zachowania zostają. A często one są niezgodne z Bożymi zasadami. Bardzo często są to różnego rodzaju urazy, które pielęgnujemy w swoim sercu. Z jednej strony podążamy za Jezusem, a z drugiej strony jest jakaś rana, którą nosimy w swoim życiu i której nie pozwalamy się zagoić i ciągle wracamy. Nie wiem, czy macie takie skłonności, ale wydaje mi się, że wiele osób tego doświadcza, nie jestem w tym wyjątkiem, że gdy coś dzieje się trudnego w naszym życiu, mamy tendencję do odgrzewania starych, zapieczonych ran, powrotów do tego, co było złe, niewłaściwe. Mogą to być często ukryte różnego rodzaju uzależnieniowe zachowania, z którymi boimy się rozprawić albo nie chcemy z nimi zerwać. Mogą to być różnego rodzaju myśli, fantazje, w które uciekamy, a które są niezgodne z chrześcijańskimi wartościami. A przecież Słowo Boże mówi, by każdą myśl poddawać w posłuszeństwo Jezusowi. A jakże często, gdy nam jest źle, otwieramy albo romans, szczególnie kobiety albo mężczyźni, internet i buszujemy, tak, by sprawić sobie chwilę radości czy przyjemności. Mogą to być różnego rodzaju nieprzebaczenia albo gorycz, którą nosimy w swoim sercu, a która przeszkadza nam w zwykłym cieszeniu się, podążaniem za Chrystusem, życiem Chrystusowym. Jak ona praktycznie wygląda? Jak w sposób taki bardzo codzienny możemy tego rodzaju komnaty dostrzec w swoim życiu? Dam kilka przykładów. Słowo Boże na przykład zapewnia nas, że nic nas nie oddzieli od miłości Chrystusowej. Że żadne wysokości, głębokości, szerokości, apostoł Paweł w liście do Rzymian o tym mówi. Ci, którzy są w Nim, są umiłowani. A jakże często wiele osób zastanawia się, czy Bóg jeszcze mnie kocha. A wiecie, kiedy szczególnie się zastanawiamy nad tym pytaniem, kiedy zrobimy coś złego, coś niewłaściwego, czyli pierwotna reakcja Adamowa. Próbujemy się skryć przed Bogiem. I wtedy zadajemy sobie pytanie, czy po tym, co zrobiłem, na pewno On mnie jeszcze kocha, a może mnie już odrzucił. Może jestem już dzieckiem drugiej kategorii, bękartem. Według starej nomenklatury człowiekiem, który nie ma już dalej Bożych praw. Druga bardzo częsta taka tobiaszowa komnata. Słowo Boże wzywa nas, byśmy byli ludźmi Bożej prawdy, najważniejszego przykazania, czyli kochaj Boga i bliźniego swego jak siebie samego. A zobaczcie, ileż osób nienawidzi siebie albo nie akceptuje siebie, bądź uważa siebie za gorszych, mniej wartościowych, niegodnych. Ile kobiet patrzy w lustro i żyje w pustce i w rozgoryczeniu. Ile osób doświadcza odrzucenia wewnętrznego. Nie chcą samych siebie. A przecież nasza wartość wynika z tego, kim jest Chrystus, co On dla nas zrobił, że jesteśmy Jego stworzeniem i mamy siebie kochać w sposób zdrowy, właściwy. Kolejna komnata, której warto się przyjrzeć, to Słowo Boże zapewnia nas, że Bóg dał nam życie wieczne. Jezus dał zapewnienie, czytamy o Nim w Ewangelii Jana, że tam, gdzie ja pójdę, przygotuję dla was mieszkanie,
abyście gdzie jestem i wy byli. Apostoł Paweł na przykład powiedział, że śmierć jest zyskiem i że ludzie wierzący nie mają żyć w niepewności co do przyszłości, ale mają być pewni, mają wiedzieć. A jakże często ludzie doświadczają lęku przed śmiercią. Jakże często wiele osób żyje w niepewności, co dalej, jak się życie potoczy. Pamiętam historię ze swojej dalszej rodziny, kiedy kobieta, która przez wiele lat chodziła do kościoła, modliła się, w późnych latach żyła ciągle w niepewności, czy Bóg ją kocha i czy będzie zbawiona. Co się z nią dalej stanie po śmierci? To są wielkie dylematy. Kolejna komnata. Jezus zapewniał nas, że da nam pokój, jakiego świat dać nie potrafi, nie może dać. A zobaczcie, iluż z nas żyje w różnego rodzaju lękach nieuzasadnionych, różnego rodzaju przygnębieniu, rozczarowaniu. I nie chcę nikogo urazić, ale smutek czy lęk w życiu człowieka wierzącego nie może być permanentnym stanem. Oczywiście może być przejściową reakcją na coś bolesnego i trudnego, bo to jest naturalne, prawdziwe. Ale potem przychodzi Pocieszyciel, przychodzi nadzieja Chrystusowa. Słowo Boże mówi, że Chrystus siedzący na tronie to przecież Chrystus zwycięzca, Książę Pokoju, Król Nadziei, Wszechmogący Bóg. Więc może podczas tej przeprowadzki, gdy zmieniamy miejsca, to jest dobra okazja, gdy jest taka przemiana, przejście, zrobić różnego rodzaju remonty, posprzątać. I warto może posprzątać komnaty swojego serca, czyli powyrzucać ten stary sprzęt tobiaszowy, różnego rodzaju nieboże myśli, nieboże rzeczy, przekonania, wartości, zachowania. To, co zrobił Nehemiasz, oczyścić i sprowadzić Boży sprzęt. Tak? Wprowadzić w to miejsce Boże myśli, Boże zasady, Boże przekonania. Taki przedwojenny polski poeta Jerzy Libert napisał, czy sparafrazował tę Bożą myśl w ten sposób. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Czyli to nie jest kwestia, że raz czegoś dokonaliśmy, raz posprzątaliśmy, raz zerwałem z grzechem i dalej nie mam z tym problemu. Słowo Boże mówi wręcz coś przeciwnego. Grzech czyha u twoich stóp i ty możesz nad nim panować, ale nie znaczy, że będziesz, że musisz nad nim panować. On czyha. I to są nasze codzienne wybory, nasze codzienne sprzątanie serca. Dlaczego to jest tak ważna zasada, czy kluczowa chrześcijańska myśl? Bo jeśli nie poddasz całego swojego serca Bogu, jeśli zostawisz takie kawałeczki ze starego życia, takie małe, schowane, ukryte, zostawisz coś dla siebie, diabeł zawsze przyjdzie i upomni się, i to w najmniej dla ciebie sprzyjającej okazji. To jest jego sprzęt, on się zawsze upomni. Pamiętam sytuację sprzed wielu lat. Jeszcze nikt nie myślał o dobie internetu. To były lata 80. Młodzi, pełni zapału, małżonkowie, ewangelizowaliśmy na ulicach i nawrócił się, wierzę szczerze, młody chłopak, 19-20-letni, który przez długi czas, okazało się, był uwikłany w różnego rodzaju takie niezdrowe relacje oraz był uzależniony od pornograficznych magazynów. Mówię, to nie była doba internetu, więc zupełnie inaczej ten świat wyglądał. Ale pobudzony Słowem Bożym, tak jak w Dziejach Apostolskich czytamy, że gdy ludzie nawrócili się, przynosili czarnoksięskie księgi, palili, on pobudzony i zachęcony przez Chrystusa przyniósł te wszystkie swoje pornograficzne magazyny, zrobiliśmy ognisko i to zostało spalone.
Potem okazało się, że coś w jego życiu jest nie tak. Inni jego koledzy, wraz z którymi nawrócił się, pełni radości, entuzjazmu, chodzili na nabożeństwa, angażowali się w życie Kościoła. W jego życiu coś kulało. Potem przestał przychodzić, potem znowu prosił, by się z nim modlić i okazało się, że wyznał, że zachował sobie trzy takie super magazyny. Schował je pod materac swojego łóżka. Wszystkie inne oddał, tak, żeby zostały spalone. Ale te super, swoje wybrane, tak, kupione za grube pieniądze, magazyny schował. I one były właśnie czymś, do czego wracał. Zasada jest prosta. Jeśli nie uporządkujesz całościowo swojego życia do końca, diabeł zawsze przyjdzie i będzie się upominał. Jeśli zostawisz jemu furtkę, zasada jest taka, że on swoje kopytko zawsze tam wciśnie i będzie chciał wejść, będzie chciał się rozgościć w tym miejscu. Jak więc przed tym się ustrzec? Czego uczy nas ta lekcja z Nehemiaszem? Czego potrzebujemy, by zrobić tak jak on, bezkompromisowo rozprawić się z tymi wszystkimi Tobiaszowymi komnatami? I o trzech rzeczach chciałbym krótko powiedzieć. Po pierwsze, potrzebujemy do tego pokory. Zasada bardzo prosta. Sam sobie nie poradzisz. Nie jesteś bohaterem, nie jesteś mocarzem. Potrzebujesz Chrystusa, by ciągle z Nim sprzątać swoje myśli, swoje życie, swoje pokoje. Psalmista modlił się w ten sposób. Boże, zbadaj mnie i doświadcz, czy nie idę drogą zakłady. Czyli kluczowa rzecz. To, co Słowo Boże mówi, badajcie siebie samych, a nie będziecie podlegali sądowi Bożemu. Badanie, weryfikacja. Każdy z nas tego nieustannie potrzebuje. Ja wiem, że często robimy takie przegięcie w drugą stronę. Wydaje nam się, że jesteśmy tacy super. Coraz częściej wydaje mi się, że pokolenia, które wchodzą w życie, są pokoleniami coraz bardziej narcystycznymi. Jest takie myślenie, kim to ja nie jestem? Jestem ósmym cudem świata. Po prostu bardzo często w głowie nam się przewraca. Tak? Żądamy, oczekujemy, chcemy wielkich rzeczy, myślimy wielkie rzeczy o sobie. Po prostu Słowo Boże mówi i zachęca nas, byśmy myśleli stosownie do wiary, jaką mamy, do spraw, którymi żyjemy. Po prostu jesteśmy dziećmi Bożymi i nie potrzebujemy być super, nie potrzebujemy być nie wiadomo jakimi mocarzami. Wystarczy, że jesteś Bożym dzieckiem, ale do tego trzeba pokory. Po drugie, trzeba bezkompromisowo rozprawić się z tego różnego rodzaju warowniami, które mamy w swoim życiu, czyli powyrzucać ten tobiaszowy sprzęt ze swojego życia. Najczęściej większość z nas ucieka przed tym, co trudne. Po prostu nie chcemy się zajmować. Trudne rzeczy są trudne i najlepiej je odsunąć, ale nie możemy tego lekceważyć. Udając, że tego nie ma, nie zaczarujemy sytuacji. Tak? Musimy rozpracować, odciąć się. Czasami trzeba wyrzec się niektórych rzeczy. Nie wiem, czy oglądaliście bardzo ciekawy film właśnie o człowieku uwikłanym w internetowe uzależnienie, który postanawia w końcu odciąć się od tego, co robi. Wyrzuca swój komputer. Czasami to, co powiedział Pan Jezus, jeśli gorszy ciebie ręka, odetnij ją. Mówię w wymiarze duchowym, także nie chciałbym, żeby za tydzień przyszło kilka osób bez rąk. Ale czasami te trudne rzeczy są konieczne, by z nimi się rozprawić, by prowadzić dalej spełnione, satysfakcjonujące życie. Bez tego radykalnego odcięcia się nie będziemy ludźmi cieszącymi się życiem Chrystusowym. Trzecia rzecz, po prostu pielęgnuj relacje z Chrystusem. Apostoł Piotr pięknie to wyraził, zbawienie swoje sprawuj z drżeniem, z bojaźnią. Pan Jezus w Ewangelii Jana, czytamy o tym, mówi taką przypowieść
o krzewie winnym i latoroślach. Ważna zasada, jeśli latorośl trwa w krzewie winnym, ona nie może nie wydać owocu. Więc jeśli trwasz w krzewie winnym, wydajesz owoc, bo jesteśmy do tego powołani. Bo Bóg chce tego błogosławieństwa w naszym życiu. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi o swoim marzeniu. Znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, takich własnych zasad. W ciągu chrześcijańskiego życia, w ciągu wielu lat służby ja doświadczyłem, że wiele osób chciałby mieć swój styl chrześcijański, taki swój mini kościół, gdzie są jego zasady. Ja tutaj rządzę, jakże trudno nam ludziom jest się podporządkować Bożym zasadom. Właśnie znaleźć się w Jezusie, nie mając własnej sprawiedliwości, bo chcemy mieć swoje, po swojemu. Ale by trwać w Jezusie, potrzebujemy właśnie tej pokory i zdrowej rutyny. Słowa Bożego codziennego, modlitwy codziennej, nabożeństw, czyli wspólnych zgromadzeń, czyli tej stałej bliskości z Panem Jezusem. I na koniec, po co to wszystko? Czy jest to tylko jakiś teologiczny wymóg, czy to ma być tylko w Kościele ważne, bo w Kościele zasady jakieś muszą być? Myślę, że chodzi o coś więcej. Chodzi o Twoje i moje życie. O to codzienne, takie prawdziwe życie w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, Twoje życie osobiste. Chodzi o Twoje życie, by ono było spełnione, tak jak Biblia mówi, błogosławione. Bóg przecież stworzył nas z powodu miłości. Mając po prostu czyste serce, lepiej nam się żyje, tak? Bo jesteśmy wolni od różnego rodzaju obciążeń. Jestem wolny i mam wolne serce i umysł i mogę żyć w pokoju i radości. Mogę dokonywać dobrych wyborów, bo jestem wolny do tego, by podążać za Jezusem. Bo wtedy moje życie jest transparentne, klarowne. Nie ma tam ukrytych rzeczy, do których można wrócić i coś wyciągnąć. Jakąś czarną teczkę. Tak? Nie ma lawirowania, nie ma ukrywania się. Jestem wolny do tego, by Duch Święty mógł używać nas, by być błogosławieństwem dla siebie i dla Kościoła. Jestem wolny, by dać Duchowi Świętemu przestrzeń w swoim życiu. Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. Chciałbym, żeby ta przeprowadzka wprowadziła nie tylko wizualne zmiany, widoczne. Większy komfort, super budynek, pokoje, biura, super sprzęt. Ale chciałbym, żeby to była prawdziwa, taka radykalna odnowa. Prawdziwa Boża Świątynia. Byśmy rozprawili się z tym i porzucili to wszystko, co nas usidla. Cały ten bagaż. Może to nie są duże rzeczy w Twoim życiu, ale jeśli są, warto rozprawić się. Bo jeśli nie za dzień, jeśli nie za rok, za kilka lat diabeł zawsze przyjdzie i upomni się o swoje. Pan Jezus w błogosławieństwach na górze powiedział, błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą. A w przypowieściach Salomona czytamy, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jest więc czas, jest więc okazja. Nie chodzi o innych, chodzi o ciebie, o twoje życie. Abyś był spełniony, szczęśliwy w Bogu. Abyś żył Bożą nadzieją, Bożą radością, Bożym pokojem. Aby to wszystko, co przeszkadzało czy przeszkadza tobie w podążaniu za Chrystusem, wyrzucić, oczyścić, rozprawić się z tym. Czasami nie jest to łatwe. Czasami może zajmie tobie to dużo czasu. Ale zbawienie swoje sprawujmy z drżeniem i z bojaźnią Chrystusową. Trwajmy, czyli coś, co zapoczątkujemy, kontynuujemy nieustannie.
Nie da się nigdy posprzątać domu jednorazowo. Moja żona zawsze zadaje retoryczne pytanie, po co kurz? Też nie wiem po co. I ciągle musimy sprzątać nasze mieszkania, nasze domy, ale też ciągle musisz sprzątać swoje serce. Raz dokonawszy wyboru, nieustannie, dzień po dniu, musimy dokonywać tych dobrych wyborów dla Jezusa. Powstańmy, pochylmy nasze głowy. Może nie da się jednorazowym aktem rozprawić z wieloma rzeczami, ale może dzisiaj do ciebie Bóg przemawia, czy dotyka twojego serca. Nie pozwól, by świątynia twojego życia, twojego ciała była kalana takimi tobiaszowymi sprzętami. Nie buduj w swoim życiu przestrzeni dla czegoś, kogoś, co nie jest godne Jezusa Chrystusa. Może czas podjąć decyzję, może czas zerwać, może czas wyznać, może czas oczyścić i zaprosić to, co Boże, aby Duch Święty dalej ciebie poprowadził, aby uwolnił cię do życia bliżej Niego, oddanego Jemu. By powiedzieć jak psalmista, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. I Panie, o to chcemy się modlić, by ta nasza przeprowadzka na elektronową była nie tylko w tym wymiarze fizycznym, ale też w tym wymiarze duchowym. Posprzątania, uporządkowania naszego życia. Byśmy nie zaśmiecali swego życia czymś, co jest niegodne Ciebie. I dlatego, Panie, chcemy prosić Ciebie, abyś nas w tym poprowadził. Wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie, sami sobie z tym nie poradzimy. Panie, potrzebujemy tej determinacji, tego radykalnego, nechemiaszowego podejścia. I Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie, abyś w nas w tym prowadził, abyś postawił na naszej drodze ludzi, którzy pomogą nam w tym, byśmy się uporali ze swoimi małymi pokoikami, często może utajnionymi. Ale chcemy, by tam weszło Twoje światło. I chcemy, Panie, strzec swojego serca. Chcemy, Panie, byś Ty był uwielbionym Bogiem. Tutaj, na tym miejscu. By elektronowa tętniła życiem Chrystusowym. By ludzie mogli doświadczać. Zaprawdę Bóg jest pośród was. I Panie, prosimy Ciebie, prowadź nas w tym. Oczyszczaj, błogosław, napełniaj. Amen. Jeśli ktoś będzie potrzebował modlitwy, nasi liderzy będą stali tutaj z przodu, będą gotowi do tego, by modlić się o Ciebie. A my wszyscy, jako Kościół, Słowo Boże zachęca nas, abyśmy patrzyli na Tego, który ma wszelką władzę i moc, aby nas strzec i zachować czystymi, nieskalanymi przed obliczem swoim. Amen.